Seems I came at a bad time. Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail. W serii o tym samym tytule dzisiejszy odcinek spełnia zadanie zapowiedzenia streama. Bardziej w ogóle jest zamieszanie, bo rano był stream z Genshin Impact i tam był, mam nadzieję, mega pokaz rzeczy do aktualizacji 4.2, więc dzisiejszy odcinek z Genshina poleciał całkiem rano, potem był stream z Genshina, teraz jest odcinek z Honkai Star Raila i zaraz będzie stream z Honkai Star Raila właśnie o godzinie 18. Widzimy się i łapiemy topa. Z mojej perspektywy zmiana banana będzie dopiero za kilkanaście godzin, może nawet i więc patrzę na to, co się dzieje i troszeczkę nie mogę się doczekać. Jest dużo, więc widzimy się dziś o 18, jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, zapraszam bardzo, będziemy trzymali kciuki, wysyłali szczęście w stronę rolujących, mam nadzieję, że topas bardzo, bardzo wpadać będzie i będą zwycięstwa fantastyczne. Prócz tego mamy evencik i eventy się powoli kończą, więc jeżeli nie macie moment, gdzie to jest, bo ja ślepy jestem, eventy jedne się kończą, więc pamiętajcie to poodklikiwać, bo tutaj jest ostatnia prosta, tam 12 godzin 57 minut, czyli to się z waszej perspektywy skończyło, a pozostaje to tam jeszcze ten, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to jest to special event. Jak w to klikniecie, czas jest bodajże do 30, więc 3 dni i to jest web event, który daje nam tam jakieś dodatkowe Stellar Jade'y czy inne badziewia, więc trzeba się przeklikać, żeby dostać... No, już mogę gdziekolwiek? Tak. Przeklikujecie się przez to, robicie jakieś handelki, niehandelki z topazową, jeżeli dobrze rozumiem, i jeżeli się wszystko tam odklika, to za to powinny być jakieś Stellar Jade, więc dla wszystkich zainteresowanych pamiętajcie to odklikać, bo to się za niedługo kończy. Ja się w sumie prawie bym nad tym przejechał tak totalnie, gdybyście mi na streamie nie przypomnieli, że to ma miejsce, że to istnieje, więc przez to też jesteśmy tutaj w tym momencie i będę próbował złapać hajsy. Mam nadzieję, że jest to szybkie i do zrobienia. O, kredycy. Dobra. O nie, jak ja nie lubię takich eventów, gdzie się niby bardzo, bardzo, bardzo dużo dzieje, a potem się okazuje, że to jest proste, ale Oczywiście zaczyna się na mojej przeglądarce, więc będę musiał przeskoczyć na Chroma, ale jeżeli dobrze rozumiem, to za szerowanie tego wszystkiego i za zabawę tam powinny być hajsy i za szerowanie powinny być Stellar Jade, więc zainteresowanym przypominam, że to ma miejsce, wbijajcie, odhaczajcie, bo to się kończy już 30. Ja to zrobię po nagraniu, bo walczę z tym od 10 minut i się co chwilę zacina cały ten event na Firefoxie. Więc nie lubię korzystać z Chroma, ale będę zmuszony, będę kolejny raz zmuszony. Prócz tego mamy Topaz and Nambi Trailer Expert Tutorial. I tu zobaczmy, co twórcy mają dla nas przygotowane. Mega na miniaturę. Then why not learn from the pros? One, balancing the books is a moral imperative. Default and pay double. Two, shed any and all illusions of outwitting the system. Why if it isn't Miss Topaz? Już się trailer zepsuł. Hold it. Beware gifts. They can veil ulterior motives. In negotiations, choose ability over familiarity. Trailer się naprawił, nie? Madam Herda, your account has been frozen. This is last month's bill. That's all? Chump change. Over to you, Asta. See here, Miss Asta? Just swipe it. Four. In business, there are no permanent enemies. Fajny jest ten trailer. To takie totalnie coś innego. Bennett i Fischl, potwierdzone info, Funkaju. Prezentacja w PowerPoincie prawie. Orwell, totalnie Orwell. Więc to byłoby na tyle. Jak ktoś chce, to powinno było być podpięte. Jest nice, jestem troszkę zaskoczony i trochę niepewny tego, co tu się będzie robiło. Gdybym nie był free to play, to bym rolował po topas w tym momencie. Ten trailer mnie przekonał ze względu na to, że był inny, śmieszkowaty i fajnie zrobiony. Z drugiej strony, chłochło na horyzoncie, więc to jestem ja. Przeskoczyłbym do, uwaga, spekulacje i spoilery, jeżeli ktoś nie przepada
pada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne w momencie wycieku, a inne mogą być prawdziwe na starcie, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc mamy troszeczkę dziwnych informacji, to znaczy pierwsza to jest to, co się teraz dzieje na becie i Argenti jest balansowany. Na 10 poziomie jego skill Justice Herbie Blooms ma lekki buff, zadaje physical obrażenia, było równe 110% ataku, teraz jest 120% ataku Argentiego wszystkim przeciwnikom, więc jest o 10% więcej obrażeń. Całkiem nieźle. Sensowny buffik, może nie jakoś strasznie, ale sensowny. A z drugiej strony jego ult, jego ultimate ma lekkiego nerfa również na 10 poziomie. For in this garden supreme beauty bestows. I tutaj konsumujemy, zużywamy 90 energii, zadajemy physical obrażenia równe 170% było, a teraz będzie 160% Argenti ataku wszystkim przeciwnikom. Więc troszkę się zmieniło, nie jakoś makabrycznie dużo, lekki balans. Po prostu jego skill jest mocniejszy, a ultimate jest słabszy. Tak wygląda większość historii na obecnie lecącej becie, że są tam drobne balansy, nie ma jakichś takich dzikich zmian, przynajmniej nie takich jak było z Chłochło. To co z Chłochło było, to czytałem chyba 3 razy, zanim zacząłem w miarę kumać, o co im chodzi. Więc przeskoczmy do kolejnej rzeczy, która jest, żeby było zabawniej, za moimi. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ostatnio nie ma jakichś większych, makabrycznie większych update'ów z karcianką w Genshin Impact, to ludzie z Hoyo, MiHoYo, Hoyo Versa, Cognosphere, nie wiem konkretnie pod którą ekipę oni podlegają, to znaczy zatrudnieni są chyba przez MiHoYo dalej, czyli tych, którzy płacą w Chinach podatki. Ale okej, ta część, która była odpowiedzialna za zrobienie karcianki, za przygotowanie tych wszystkich rzeczy, nie pracuje już w Genshinie nad karcianką. Nie pracuje w Genshinie w ogóle. Teraz pracuje w Honkaju Star Railu. Bardzo możliwe, że nad karcianką. Więc jeżeli w przyszłości, raczej takiej dalszej, wiecie, za pół roku, rok, półtorej, pojawi się event karciankowy mocno, albo cały tryb rozgrywki, że karcianka, to tak wam tylko mówię, ci ludzie, którzy zrobili karciankę do Genshina, teraz pracują przy Honkaju Star Railu. Zostali przesunięci jakiś czas temu, przed wyjściem Fontaine, dlatego Fontaine, jeżeli chodzi o karcianeczkę, niewiele się dzieje. Oni przestali robić przy Genshinie, przed wejściem tego eventu, który opierał się totalnie o karciankę, czyli oni pracowali nad tym eventem i kiedy to było finalizowane, dogrywane dialogi i cała reszta, to zostali już przesunięci w przód, daleko w przód, właśnie do Honkaja Star Raila. Więc jeżeli podobała wam się Genshinowa karcianeczka, to nauczeni na błędach tego, co tam nie wyszło, może zrobią coś fajnego w Honkaju Star Railu. Jeżeli podobnie jak ja nie macie do nich za grosz zaufania, bo nie mają na razie sukcesów takich, które można by było pokazać, ta karcianka była awesome, no to ci ludzie teraz pracują tutaj. Takie info od strony moich jest. Co robią konkretnie, nie wiem, bo ja w Honkaju Star Railu sensownego insidu nie mam. Dostałem tylko info, że ludzie tutaj stąd, czyli z Genshina, zostali przesunięci tam, do tamtąd, czyli do Honkaja Star Raila. Dobra, ludziska, pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 27, a w nim te takie kamyczki do złapania, co oznacza, że do końca miesiąca już nic. Oj, już bardzo nic. Szmaty za ekspem, no i 3 razy kredyty, 3 razy waluta. Podobna sytuacja, bardzo podobna sytuacja jest w Genshinie. Dziś powinniście mieć dzień 27 i te gorsze szmaty za ekspem, jutro te lepsze szmaty za ekspem i do końca miesiąca już tylko mora. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni i niezwykle mile mi was tutaj gościć. Zapraszam was na streama, który za moment powinien ruszyć. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy osom. Lisi Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście Twitcherosą, na Twitchu widzimy się za moment. To już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze stream z rolowania po topas. Miłego, do następnego i hej! Time to get up. Jakoś tak dziwnie, bo nie dość, że odcinki są pozamieniane miejscami, to jeszcze dodatkowo i do tego wszystkiego jest rolowanie w piątek. Nie nawykłem do rolowania w piątek, jest bardzo dziwnie.